Cześć, witam Was w czwartek, 14 maja. Jesteśmy na pasiece testowej. To jest naszych 5 uli, które będziemy przeglądać. Więc tak, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zrobimy na pewno przegląd gniazd, bo chcemy zobaczyć, chcemy wykorzystać w ogóle okienko temperaturowe, bo dzisiaj mamy około 14-15 stopni. Jutro znowu troszeczkę nas pada, ma być deszczowo. Deszcz był dzisiaj całą noc praktycznie, a teraz mamy temperaturę około 12-13 stopni. Czekamy, aż dojdzie do 14 i zabieram się za szybki przegląd. Na pewno przeglądniemy miodnie. Zobaczymy, co tam się dzieje. No i co? I dzisiaj ciachniemy odkłady z tych rodzinek, bo no niestety już musimy je zluzować. Ja tutaj lekko je przeglądałem. Jest gęsto i ciasno. Także musimy tutaj szybko zrobić operację odkładów. Zrobimy odkłady trzyramkowe. Przez to, że wyszło jak wyszło, matki do nas nie dotarły niestety, zamówione, które były przeznaczone na te odkłady. Przyszły oczywiście inne matki, ale tamte matki są wykorzystane na pasiekach towarowych, że tak powiem, które muszą być w czynnej pracy. Musimy tutaj zrobić troszeczkę inaczej. Jak pamiętacie z ostatniego filmu, ja wyciągałem do góry ramki z czerwiem krytym i zostawiałem je, żeby podłożyć na gotową matkę. Dzisiaj zrobimy tak, że wyciągniemy sobie dwie ramki z górnego korpusu z czerwiem krytym na wygryzieniu i wyciągniemy jedną ramkę z korpusu dolnego, czyli tego, który jest jeszcze zaczerwiany, z taką zaczerwioną całą ramkę, obustronnie, dokładnie. Mogą być te różnej fazie rozwoju, czyli mogą być larwy, mogą być czerw zamknięty. I do tego dołożymy dwie ramki osłonowe. Jedną ramkę osłonową wyciągniemy z ula, a jedną ramkę osłonową wykorzystamy z naszego zapasu. Albo zrobimy tak, że z naszego zapasu zimowego wyciągniemy dwie ramki, które poddamy do odkładu. Oczywiście ląduje podkarmiaczka. Podkarmiaczka będzie napełniona jako zatwór końcowy. I takie stworzą nam się odkłady pięcioramkowe na tą chwilę. I te odkłady lądują w ulikach. Więc zrobimy dzisiaj, zobaczymy, jaka będzie siła rodzin, ale myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć odkładów ciachniemy, może sześć, zobaczymy, bo tam mam jeszcze jeden ul taki testowy z boku, którego nie pokazuję. I tutaj mam jeszcze warszawskie całą linię po lewej stronie, ale to już będzie poza kamerą. Skupimy się na tych pięciu ulach, które robimy na pokaz i z nich będziemy robić. Więc ja powoli przygotowuję sprzęt i układam sobie ule do odkładów i będziemy przechodzić ul po ulu i robić po kolei czynności, które są konieczne, żeby taki odkład zrobić. Aha, odkłady robimy na tej samej pasiece, bez wywożenia. Ja je zostawiam tutaj. Teraz będziemy mieli dwa dni chłodniejsze, więc ja dam pokarm do środka i przymknę wylotki na tą chwilę. Otworzę je za dwa dni. Ja tak to zrobię. Nie będę je znosił gdzieś do pomieszczenia. Mam piwnicę, co prawda mógłbym tam do chłodnego miejsca je zanieść i przynieść sobie, czy wywieźć je nawet na pasiekę towarową i tam je zostawić, ale zrobimy je wewnątrz jednego pasieczyska, nie ma problemu. Zrobimy tak na spokojnie, żeby nerwów nie było. Jeżeli pszczoły troszeczkę wróci, po prostu zrobimy gdzieś tam sypańca, nie ma z tym żadnego problemu z młodej pszczoły i tak zostawimy. Więc okej, ja idę po podkurzacz, idę po skrzynkę, przygotuję sobie, co prawda tu mam już przygotowane ule, więc je wykorzystamy i zabieramy się do pracy. Zapraszam do filmu. Ok, jesteśmy przy pierwszym ulu. To jest rodzina matka Włoszka. Tutaj mamy przygotowaną półkorpusową odkładówkę. Ja robię to na zwykłych moich półkorpusach. Tak wyglądają odkładówki. Zapełnimy 5 ramek albo zrobimy 6 ramek, bo zrobimy tak, 3, dwie ramki z czerwiu krytego, jedną ramkę z czerwiu dolnego. Damy dwie ramki osłonowe, damy jedną ramkę węzy i podkarmiaczkę. Tak będzie wyglądało ułożenie gniazda. Więc ja powoli zabieram się za przygotowanie, odkurzacz się rozgrzewa. Rozbieramy gniazdo, robimy przegląd i ciachamy od razu odkład z tej rodziny. Także zapraszam do filmu. Hej! Ok, jesteśmy przy pierwszej rodzinie. Otwieramy. Tutaj zobaczcie, akurat to jest ten daszek kryty. Ładnie zebrana wilgoć pod spodem.
Tutaj mamy suchutko i ciepło. Sprawdzimy w miodnie. Całej miodni nie będę otwierał, bo tutaj widać już dokładnie, co się dzieje. Zobaczcie, tak wyglądają rameczki. Pełne, zalane, posklepione, ciężkie ramy. Są pełniutkie. Zobaczymy jeszcze jedną, dwie. Także, a tu już mamy ramę pozamykaną. Zobaczcie, jak kapie. Nadbudowują, już pszczoły zalewają. Także zostawiamy im to do zamknięcia i do odparowania. Chowaj się, laska. Tak, wiem, że tu miotku wykapnęło. Zauważcie, że układam beleczki. Aha, tego nie będzie tak widać, bo mam kamerę trochę dalej, bo chciałem wam pokazać, jak odkłady robię, ale dobra. Tutaj ja w tym miejscu, gdzie ramka jest zalana w całości miodem, ja beleczki odwracam już na wentylację, czyli żeby pszczołom pomóc w odparowywaniu tego miodu, robię im wentylację górną. Tam, gdzie jeszcze znoszą miód, jest przymknięte. W ten sposób one powinny mi szybciej go zacząć odbudowywać. Ja tu zaglądałem wczoraj albo przedwczoraj. Jakoś tak chwileczkę słonka było i mówię, zaglądnę szybko, co tu się dzieje. To dzisiaj na tych dwóch ramkach, tu gdzie był już posklepiony miód, odwróciłem ramki, był w pełni otwarty. Dzisiaj już mamy zasklepione, także wentylacja działa. Ok, i tutaj powinniśmy tak, wyciągnąć dwie ramki z czerwiem krytym, który mieliśmy, zaraz przeglądniemy ten materiał, który tutaj zostawiliśmy. Zacznijmy od tego miejsca. Pamiętam, że czerw, na której ramce był, a ma pełna miodu, załadowana. Dobra, tutaj mamy czerw na wygryzieniu, ale już nieduże ilości, więc to zostawimy tą ramkę. Niech ją doleją miodem. Tutaj mamy kolejną ramkę. Oczywiście zaznaczam, że krata jest na dole założona, więc tutaj matki nigdzie już nie będzie. Tu mamy piękną ramę czerwu krytego, więc ona wędruje nam do odkładu. Ja tu już w międzyczasie będę belki zakładał do zamknięcia, żeby pszczoły nam nie wylatywały z powrotem. Pierwsza jest osłonowa, później mamy czerw i tutaj będziemy mieli kolejny. Tutaj mamy tak samo na wygryzieniu, to jest ta nowa z węzy budowana na dole. Więc przełożyliśmy dwie ramy z czerwiem krytym. Dobra. Chować się. Ok. Co nam tutaj zostało jeszcze? Zaraz zgodniemy. No, może być tak, że z tego zrobimy dwa odkłady. Mamy czerw, mamy zamknięte larwy,
Jedna. Tu mamy czerw zamknięty. Mamy zapas, czyli byśmy mieli jeszcze dwie ramy. Dobra, tutaj mamy kupę magazynu. Ok, czyli tutaj nam zostały dwie ramki, trzy ramki z czerwiem, dwie z pełnym, dwie pół na pół, więc zrobimy tak. Ja sobie do tego odkładu wrócę. Tutaj podkładam. O nie, ok, to zmontujemy jeszcze. Rozmontujemy to, to zostawimy. Tu wrzucimy. Te sobie przesuniemy do przodu, żebyśmy wiedzieli, że mamy czerw kryty z tej strony na wygryzieniu. I tutaj wrzucimy dwie ramki z dołu celem przygotowania pod kolejne odkłady może, albo nie, poczekajcie, bo dzisiaj mamy 15. Dobra, te wyciągniemy do kolejnego odkładu w sobotę. Tu poddamy im susz. Tu mamy dwie ramki z czerwiem i trzecią niepełną. I tu damy susz. I przewidniemy gniazdo. Czyli z gniazda na razie nie będziemy wyciągać, bo odkłady zrobimy sobie z tego jeszcze jeden. Z tego jeszcze jeden, więc ok. Tą pszczołę, która jest tutaj, możemy sobie wsypać do odkładu, ta, która jest na kracie u góry. Szybkim ruchem. I tu sobie ją zostawimy. Tak nagrywam, Zosieńko. Co to? Dobra. Troszkę pszczoły uspokoimy. Tu już widzę, pięknie węza jest powyciągana, tą, którą włożyliśmy. Zobaczymy, co wniezie. Jeżeli wniezie, będziemy mieli już wszystko odbudowane, pszczoły nie będą miały nic do pracy, to może zrobimy jeszcze jeden odkład na dzisiaj, bo pożytku teraz na chwilę obecną nie będzie. Także musimy się skupić na poszerzeniu rodziny i uspokojeniu jej, żeby czasami nam się nie wyroiła. Mamy jakąś miseczkę, ale pustą. Tu wszystko jest zaczerwione, wszędzie są jajeczka. Z tej strony mamy czerw kryty do lana i też jajeczka. Także miejsca w gnieździe matka ma trochę mało. Teraz zobaczymy, może wrócimy tam tylko pustę. Zrobimy szybko jeszcze jeden układ. A wszystko tutaj, to była węza podłożona. Wszystko jest zaczerwione. Tutaj matka nam krąży w tym miejscu. Także mamy ją na trzeciej ramce. Wszystko jest zaczerwione. Czyli to jest ta węza przy ostatnim przeglądzie, którą podkładaliśmy. Już jest cała zaczerwiona obustronnie. Pszczoły tu działały ostro. Tu mamy czerw na wygryzieniu i larwy. To jest mocna ramka, damy ją do odkładu z czerwiem na wygryzieniu i larwami.
Zobaczmy, czy mamy tutaj jajka. Dobra, ta wędruje nam tutaj. Czyli mamy trzecią ramkę. Okej. Tutaj damy im. Do odbudowy. Tak, teraz damy im tutaj jeszcze. Tą węzę zostawimy na razie na boku. I co? I osłonowa by nam się przydała jedna, więc jeszcze tutaj wyciągniemy osłonową. Mamy świeżą makrowę. Czekajcie, czy ja nie użyłem ramki z makrową? Przez przypadek. Wyciągnąłem tej samej. Trzeba sprawdzić, bo matkę, żeby na pewno nie przełożyć matki, bo jak się przełoży matkę, to będzie kicha. Gdzie my mieliśmy matkę? To jej nie widzę. Chyba była na tej wędzie budowanej. Upewnijmy się, tak? To nie jest błąd. Lepiej sprawdzić dwa razy, niż później żałować, że matka jest przełożona. Ona chyba była na tamtej ramce akurat. Zaraz ją odszukamy. Zaraz matulę odszukamy. Strzew kultowy. Coś mi się chyba wydaje, że ją przetransportowałem. Jeszcze szybko na sąsiedniej ramce, bo matula mogła już przeskoczyć nam. No nie, no nie widzę. Gdzie ja ją zgubiłem? Nic, wracamy, musimy matkę znaleźć. Nie ma gadania. Myślę o kilku innych rzeczach po drodze i się lekko zagapiłem, ale to nic nie szkodzi. Ciągniemy, sprawdzimy. Więc tak, tutaj matuli nie ma. Tutaj matuli nie ma. Tu jej nie ma. Słyszę, że ja przerzuciłem sobie to tego układu. Tutaj by tak nie zawędrowało.
oczywiście. W międzyczasie, jak była na trzeciej ramce matka, przeskoczyła mi na ramkę osłonową, czyli tą, którą wyciągnąłem praktycznie przedostatnią. I się mnie tu schowała, tu ją przed chwilą widziałem gdzieś. Dobra, wrzucamy ją z powrotem do gniazda. Tak, to sobie wysuniemy tu. To sobie przesuniemy tu. Tu. I tu. Tu poddamy matkę, żeby nam nie przeskoczyła. Widzicie, jaki trik? W międzyczasie wyciągnięta była trzecia ramka, na trzeciej ramce była matka. Pyk, przeskoczyła. Widzicie, kiedy wyciągałem osłonowy. Więc musimy sobie ramkę osłonową wyciągnąć. Zaraz do zabawy będę, więc tak, to mamy tu, do budowania, żeby się nie nudziły. Okay. Przeglądniemy jeszcze te z przodu, czy czasami tu jakichś miseczek ciekawych nie ma zrobionych. Dodatkowego wylotka. Ja sobie mi się odłącza, żeby poskromić pszczoły. Zostaną jeszcze trzy ramki. To wszystko. Jajeczka stojące, także matka szaleje w dolnym korpusie. Praktycznie na wszystkich ramkach są jajka stojące. I matka przeleciała przez wszystkie ramki i poskładała jajka w miejsca wygryzionej pszczoły. Tutaj mamy taką potężną ramę osłonową. Dobra, i to pójdzie jak osłona do układu. Nie będę robił sypańca już tutaj, bo na tej pszczoły tutaj już trochę mamy. Że mamy raz, dwa, dwie ramki z czerwiem na wygryzieniu. Dwie ramki do, jedną ramkę do opieki. Później mamy podłożoną węzę do odbudowy. I na końcu mamy drugi zapas. Jeden zapas poszedł do przodu, drugi poszedł do tyłu. I na sam koniec idzie nam podkarmiaczka. Oczywiście przed podkarmiaczką pamiętajcie o wentylacji. Resztę korpusu zamykamy. Z tyłu, czyli tutaj ostatnią beleczkę robimy wentylację. Cały czas się zastanawiam, czy ciachnąć z tamtego jeszcze drugi odkład. Dobra, tak zostawimy. Chwila przerwy, ja skoczę tutaj po węzę. Podłożymy im z tej strony węzy, niech się bawią. Zaraz wracam. Z powrotem, więc tutaj damy im węzę do odbudowy. I układamy gniazdo z powrotem. Czyli tak, miseczek nie ma, pszczoły są w dobrej kondycji, odbudowują elegancko. Podłożonych trochę ramek, podłożone dwie węzy do gniazda, niech pracują.
osłony mają, kładziemy kratę. Górny korpus kładziemy z powrotem. Tu mieliśmy dwie ramki, praktycznie trzy ramki z czerwiem jeszcze. Więc ja idę po kolejną odkładówkę i zrobimy jeszcze jeden odkład. Jestem. Szybko rozłożę sobie tutaj przygotowaną odkładówkę. Co tu mamy? Podkarmiaczkę, węzeł, susz i magazyn. Dobra, no to co, lecimy, wyciągniemy te dwie ramki z czerwiem na wygryzieniu w tą trzecią. Dajemy im węzeł do budowy jako czwartą ramkę i później damy im osłonę. To jest puste, nie ma tu za dużo. Aha, bo to jest to, co podłożyliśmy. Dobra, 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 dobra. Tu mamy osłonę. I w ten sposób damy im osłonę. Mamy też dużo pszczoły, także z tym więcej będziemy robić. Poza tym pszczoła teraz nam się mocno wygryzie. Składamy wentylację, pamiętajcie o tym. Ok, a tutaj uzupełniamy suszę. Raz. Na to kładziemy miodny, niech sklepią sobie miód do końca.
Także widzicie, ubraliśmy trochę tej pszczoły z tej rodziny, ale ta rodzina ma zaczerwione 10 ram na samym dole, więc tydzień czasu i ona spokojnie się nam odbuduje, bez żadnego problemu. Teraz jest okres bezpożytkowy, chwila, moment i rodzina będzie w sile, więc niech się skupi teraz tutaj na pracy. Nic, zamykamy Włoszkę, gospodaruję sobie odkłady, muszę je poustawiać na stojakach i przejdziemy do krainki, zobaczymy jak to tam wygląda, także za chwilę wracam przy kraince. Jesteśmy przy kraince, to jest ten ul. Ja tak ustawię kamerę, bo tam mam takie miejsce, gdzie sobie ustawiam korpusy na odkłady. Jakoś to spróbuję za chwilkę ogarnąć, żeby wam to w miarę wszystko pokazać. Robi się ciasno, tak powiem. No co, otwieramy krainkę, zaglądamy co tam się dzieje, jak wygląda miodnia. I myślę, że jeden odkład powinien z krainki pójść, także lecimy z krainką. Rozbieramy ul. Puścimy bocznym wylotkiem. Dobra, zagodnijmy to miodni. W tą stronę. Zalewają tynek w tą stronę. Dobra, ramki pełne, z tym, że do poszycia. Tutaj w przedniej części jeszcze nie, one tutaj zalewają od drugiej strony, od tej. Ok. Aha, dobra, ja tu wiem, tu były ten, tu nie mogliśmy znaleźć tej matki, musimy zobaczyć, w którym korpusie matka siedzi, tak? O ile pamiętam. Tak, tak, tutaj była, tutaj poszły dwie kraty odgrodowe, żeby porozdzielać to. Dobra, w miodni jest tak na 50% załadowane. Ok. Miodnia nad kratą wędruje na bok. Co tu mamy? Teraz zobaczymy, czy w tym korpusie matka nam została, czy w tym dolnym jest. Nie? Czy będą jajeczka tutaj zniesione, czy tam na dole. Zrobimy rotację korpusami. Będziemy mieli po problemie. Więc tak, tu mamy czerw na wygryzieniu. Larwy, jajek nie ma, tutaj tak samo, czerw na wygryzieniu, larwy podlane, jajek nie ma, to by była ramka, to już ją możemy w sumie przerzucić do odkładu. Tutaj jajek nigdzie nie ma, składamy, chociaż nie, czekajcie. Mamy jajka stojące, znalezione, także matka jest w górnym korpusie. Zerknę, czy tutaj gdzieś czasami nie ma. Czyli matkę mamy w górnym korpusie. Ok, zobaczmy inne ramki. Miseczka zbudowana, ale sucha. Także na razie usuwamy. O, coś tu się dzieje w tej rodzinie. Tu zrobimy dziurkę, bo tutaj mamy miseczkę. I tutaj to samo. Zosieńko, Zosiu, ja nagrywam. Dobra, tutaj mamy ramkę usianą jajkami. Cała ramka w centralnej części. Tutaj to samo. Czyli matka na 100% jest w górnym korpusie. Ale musimy przeglądać, skoro tam tyle tych miseczek było. Tutaj to samo. Raz.
całej węzy i wszystko w jajkach zaczerwione. No, tutaj te dwie miseczki, zobaczcie, widzicie? Tutaj w tym miejscu jeden i dwa. Spróbuję pokazać do kamer w tym narożniku. Co prawda nie są podlane w ogóle te miski, ale to wszystko też jest w jajkach. Także zaraz musimy zrobić rotację na dennicy korpusami. Tu też jest miska. Bawią się. Ukrainka bawi nam się w przygotowania. Okej. Jeszcze jest jedna miska. Tu wszędzie jajka doładowane. Czerw na wygryzieniu. Zamknięty w całości praktycznie i jajka. Tu mamy czerw wygryziony. No, naczeskały miseczek. Cyk. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Zaczerwione. Mateczka ładnie pracuje tutaj, ale tu mamy podlanie na kropę. Tutaj tak samo. Była węza odbudowana, ładnie odbudowana jest, podlana. No i tam mamy magazyn z przodu, który zostawiamy. Dobra, musimy zrobić roszadę. Ten korpus leci na dół pod kratę, a tamten tam do góry. Musimy sobie zrobić takie miejsce. Tak, tą pszczołę z tej kraty zrzucamy sobie tutaj. Robimy to tak, po prostu je odejmijmy, żeby powchodziły. Matki nie powinno być, jak coś to nam zostanie po prostu. Zobaczymy to. Lecimy, zobaczymy dół. Stąd bierzemy ramki na odkład. Tu nie powinno być jajek, także... Dobra, tu mamy dużo osłonę, bo ja tam poddałem. A, tu mamy szczerbie. Więc... A, tu mamy miseczkę. Tu jest czerw ukryty. Ukryty. W więzieniu. Wędruję do odkładu. Zostawiłem, pewnie kamery nie będziecie widzieć przez ten tutaj podstawkę. Tu mamy larwy i duży zapas pokarmowy. I tutaj są larwy, więc zostawimy to w gnieździe.
wylądują w góry, także. Dobra, tu jest węza odbudowana, wyciągnięta i barwy. No i miseczki. Uciekaj. No i miseczka podlana. Także tutaj nam się powoli coś szykowało. Rameczki musimy dokładnie przejrzeć. Dobra, tu mamy dużo pyłku. Dobra, ramka. Szczerbem na wygryzieniu. Wszystkie larwy. Czar kryty. Do wykładu. I brakuje nam jeszcze jednej. Tutaj mamy kupę miseczek. Raz, dwa, trzy. To może być też tym spowodowane, że matka była odcięta w górnej części. Czyli zamknęliśmy matkę na górnym korpusie i pszczoły zaczęły kombinować, co tu zrobić. Dobra, tutaj mamy małą miseczkę i trutnia. I tu mamy piękną ramkę czerwoną. Zobaczcie, tutaj jest miseczka matecznikowa w fazie dużego rozwoju. Zapomniemy, czy jest podlana. Tak jest, jest podlana. Jedna, druga, trzecia, czwarta pusta. Jedna była podlana. To będzie trzecia ramka. Dobra, ja sobie tam zamknąłem ten odkład, więc teraz zrotujemy, damy ten korpus na dół na gniazdo, a ten korpus wyleci do góry. Z tego już nie będziemy robić kolejnego odkładu, tak zostawimy jak jest. Więc ja muszę sobie jeszcze jeden przygotować. To nam wędruje na dół. Czyli tutaj gdzie mamy patyczkę. Okay. Wracamy korpusem bez matki na górę. I co? Tutaj wycentrujemy ramki z czerwiem. Mamy ramkę z czerwiem, ramkę osłonową. Ramkę z czerwiem. I tu mamy ramkę z czerwiem. Tutaj poddamy węzeł do pracy. Więzy nie daliśmy, tutaj damy im, sobie pracują. Tutaj już jest węzeł odbudowana. Tu jest węzeł odbudowana.
Macie tu jeszcze jedną wędzę do zabawy. To jest osłonowa, włożymy im jeszcze jedną ramkę. Idę po ramki do magazynu, zaraz wracam. Dobra, jesteśmy z powrotem, ja już tutaj podłożyłem ramkę z suszem jedną. Czyli tu dołożyliśmy dwie ramki z wędzą. I teraz tak, ta druga krata odgrodowa już nam nie wraca, bo już nam nie jest tutaj potrzebna. Z tej rodzinki zrobiliśmy jeden odkład, zostawiamy im miodnie do posklepienia. I tak zamykamy. Z tej rodziny zrobiliśmy jeden odkład. Tutaj pszczoły trochę zaczęły świrować, ale tak jak mówiłem, to może być spowodowane tym, że zamknęliśmy matkę niechcący w górnym korpusie, gdzie zrobione było to celowo, bo nie mogliśmy znaleźć matki. Teraz mamy czarno na białym, że matka jest na dole i już jest odizolowana kratą. Była rotacja korpusu, korpus z matką poszedł na dół, także powinno nam się tutaj trochę ustabilizować. Pszczoły poszły do odkładu. Tutaj podłożyliśmy im podmiotnie trochę węzy do pracy, także ten ul zamykamy i zostawiamy na tą chwilę. Odkład wędruje na pasieczysko. I przejdziemy do następnej rodziny. Następna rodzina to będzie Hinderka jedynka. Zobaczymy, co tam się dzieje, czy w ogóle będziemy z tamtej robić odkłady. Także zapraszam do następnego ula. Jesteśmy przy Hinderce jedynce. Otwieramy. Sprawdzamy, co tam się dzieje. Kładówka w razie W jest przygotowana. Tutaj obstawiam, że chyba nie będzie odkładu jeszcze, ale zobaczymy. Sprawdzimy wagę. No i jest doładowana. Myślę, że w 50% gdzieś mniej więcej. Dobra, nie będziemy przeszkadzać, tu pszczoły pracują. Jest doładowana na jakieś 50%. Miodnia wędruje na bok. Czyli tu byśmy mieli czerw kryty. No zobaczymy. Przykładaliśmy, czy nie przykładaliśmy do góry? Ok, tutaj mamy zapas. Tutaj mamy zapas. Tutaj mamy zapas. Tutaj mamy, co tu mamy? Czerw. Czerw kryty. I druga miseczka. Mogą być miseczki też z ostatniego przeglądu, bo ja nie wszystkie usuwałem. A dzisiaj je pousuwamy. Wiecie co? Zostawimy jeszcze tę pszczołę na razie, to jest. Nie będziemy jeszcze odkładu robić. Niech się wygryzie ten czerw, zrotujemy go do góry, na dół. Kolejny do góry. Przygotujemy sobie. Ten niech się wygryza. Miseczek nie ma. Niech pszczoły trochę jeszcze przybędzie, bo te hinderki jednak są wolniejsze w rozwoju. Dobra, tu też się czerw ładnie wygryza. Tu się nam wygryza. A tu ładnie to podlewane. Tu miseczek nigdzie nie ma. Węza odbudowana już z tej strony jeszcze nie. I tam mamy zapas już nektaru. Więc to tak zostawimy. Zaglądamy do gniazda, czy tam się nic nie dzieje. Czyli tu mamy trzy ramki czerwio na wygryzieniu zostawione. Dobra, tak zostanie.
razem zrobiony. Zalamy na krupę. Tutaj mamy ładnie odbudowaną węzę. Też zalaną. Zaraz zobaczymy, może te zalane ramki wysuniemy do góry, a w to miejsce damy im tutaj z górnego korpusu trochę suszu. Tam widziałem, nie wszystkie są podlane na mocno. Dobra, tutaj mamy zaczerwioną ramkę już całą. Tutaj tak samo, cała w jajkach i z magazynem. Więc tak, tu sprawdźmy sobie, czy nie ma matki. Tą damy ramkę do góry. No, chodzi mi o to, że tam damy sobie jako miodnie. Tu mamy też całą ramę zabitą nektarem. Damy do góry. To miejsce przesuniemy sobie. Cóż, taką niepełną ramkę. Trochę pyłku nanoszone, trochę suszu, trochę nektaru. Damy za kulę czerwiu, niech matka już ją rozczerwia. I tu mamy drugą taką ramkę. Aha, tu jest ramka kombinowana, tutaj jest ramka włożona innego rozmiaru. To tak z ciekawości pokażę wam taką ramkę. Mam takie ul na takich ramkach i chcę zrobić odkład też z tego, także dobra, powędruję sobie tutaj na dół, niech matka to zaczerwi. Ok, a to damy do góry. Lecimy następną. Mieliśmy czerw na tej ramce, tak? Tak, tu mamy wyciągnięta ramka na dole, wszystko zajajeczkowane elegancko. Także matka nam się rozczerwi tutaj na te dwie kolejne. Tu mamy bardzo dużo czerwi na wygryzieniu, czerw na wygryzieniu, nie ma jajeczek żadnych, góry ramka doładowana. Także zostanie. Trochę nerwowy, bo mamy chmura idzie. Musimy jeszcze zdążyć szybko dokończyć ten przegląd tutaj w pięciu ulach. Mieliśmy węzę odbudowaną. Tu jest węza już cała zaczerwiona. Z tej strony wszędzie jajeczka, larwy. Z tej strony już jest czerw zamknięty. W przyszłym tygodniu, tak jak rozmawiałem tam z Hubertem w tej rozmowie w filmie, jak przyjechali do nas na pasiekę, on zasugerował, że chciałby zobaczyć, żebym porobił zdjęcia takie z opisami dokładnymi, co się znajduje na ramkach, czyli w jakie stadium, jaka faza rozwoju pszczoły, co to jest czerw kryty, czerw otwarty, jajka stojące, tego typu pojęcia dla młodych pszczelarzy. Więc ja w przyszłym tygodniu, tutaj mamy matkę w tym miejscu, ja w przyszłym tygodniu ustawię aparat i podczas wyciągania takich ramek będę robił zdjęcia też dodatkowo z bliska, żeby wam ładnie poopisywać to, co się dzieje na ramkach. Dobra, tu mieliśmy węzę, węza jest zaczerwiona cała obustronnie. Także matka tutaj działa. No, pszczoły nerwowe. Sobie założę kaptur, żeby mnie po szyi nie dziabały. Okej. Dobra, teraz możemy robić
Nie denerwować się, zostały jeszcze dwie rampki i was zamykam. Dobra, tu miseczek żadnych nie ma. Nic w głowie im z takich rzeczy. Ramki czyste. Zobaczymy na ostatniej węzie, czy matka już poczerwiła tą węzę. To jest magazyn zrobiony na kropu. Tutaj to samo. Także nie jest odbudowana. Zrobimy tak, że przesuniemy i mamy tu jeszcze trochę suszu. Jakiegoś, większą ilość. Albo dobra. Tak. Niech przenoszą do góry. Wojtuś, poczekaj chwilkę, bo nagrywam. Zaraz skończę, dobra? Dobra, układamy gniazdo. Przychmurzyło się. I pszczoły pokazują. Dobra, więc tak zostawimy. Kładziemy kratę. Położyłem na ramce z pokarmem pszczołę na chwilę i od razu wskoczyły. Jakaś magazynowa ramka. Dobra, śmigać do środka. Ciach, 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 ciach. Raz, dwa, raz, dwa. Wchodzimy na nadstawkę. Ciach. Czyli z tej rodziny nie będziemy robić odkładu, zostawiamy tak jak jest. Niech sobie pracują. Tu mamy te przełożone. To jest ta ramka z zapasem z dołu. I ta ramka z zapasem. No to wędruje miodnia. I nie wychładzamy już więcej pszczółek. I zamykamy. Czyli hinderka jedynka zostaje tak jak jest, nie ma żadnych kombinacji, matka rozczerwiła dół, góra już jest ładowana, miodnia na połowę z rzepaku, więc myślę, że jak odkład czerwcowo-lipcowy hinderki, pół miodni zniesione, dwa korpusy, chyba nie jest najgorzej, chociaż nie ma co porównywać do Włoszki. Dobra, zamykamy. Ocieplenie już im wyciągnę, bo to już nie będzie potrzebne. No to idzie folia. I zakładamy daszek. I idziemy do drugiej hinderki, do tej najsłabszej rodziny. Z tej to na pewno nie będziemy robić odkładu. Zobaczymy. Z kwasta może pociągniemy dwa odkłady. Więc zapraszam do hinderki numer 2. Okay, jesteśmy przy hinderce dwójce, to była ta najsłabsza rodzina. Zobaczymy, co tam słychać w miodni. No, powiem wam, miodnia na połowę załadowana. Ciekawe, nie? Jedna i druga hinderka miodnia na połowę załadowana, a rodziny słabiutkie. A krainka też była chyba miodnia w połowie, nie? Jakoś tak. Dobra, miodnia wędruje, nawet nie przeglądamy, bo jest połowa, to nie ma sensu. Zobaczymy, co tutaj. To jakiś czerw chyba też był wyciągany do góry, więc zobaczymy tylko, co tu się dzieje. Tu mamy magazyn. Tu mamy magazyn. 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 Tak jest, tutaj mamy czerw. Na wygryzieniu. Miseczek nie ma, czerw już nawet w dużej części z tamtej strony wygryziony, zobaczcie. Z tej strony jeszcze nie do końca. Dobra, żadnych jajek tutaj nie mamy, czyli matka jest na 100% na dole. Pod kratą. Tu mamy drugą ramkę z czerwiem wygryzionym. To samo. Okay.
No i tu mamy magazyn i magazyn i magazyn, więc zostawiamy to tak jak jest. Uciekamy z tym korpusem. Musimy sobie postawić tutaj dalej. Co to za niespodzianka? Co to za liście jakieś? Musiały z kratą przyjść chyba. Dobra. Okay. Spokojnie, spokojnie, trochę to sobie zmienimy. No idzie potężna chmura, także chyba będzie deszcz z tego. Dobra, tu mamy magazyn, tu mamy magazyn, tu była podłożona węza. Węza z tej strony już jest cała wyciągnięta. Z tej strony do połowy. Czyli pracują. Tutaj mamy załadowaną ramę. O, ta rama leci do tyłu. Jest pełna magazynu. Ta tak samo. Ta tak samo. Wiecie co? Ja tu ramki to bym wyciągnął tak szczerze do góry. Nie ma tu nigdzie matki. Nie ma tu matki. Ta i tam na boku, to tak samo. Tu też wyciągniemy do góry. Nie, tą zostawimy jako osłonową z pyłkiem. Czyli z górnego korpusu musimy zabrać sobie dwie ramki na pół niepełne. Taką. One są podlane syropem. Trochę, ale mają jeszcze miejsce do rozczerwiania, więc matka będzie miała tutaj miejsce, bo tamte są zalane całkowicie syropem, więc matka nie miałaby nawet gdzie czerwić. No tutaj jest pszczoła wygryziona, matka już wszystko zaczerwiła, wszystko jest zaczerwione. Świeże jajka. Gdzie dzisiaj znajdziemy matkę? To tutaj ustawiliśmy wtedy, że ona na ostatniej ramce będzie. Zobaczymy. Tak samo, wszystko usiane jest świeżymi jajkami. Tam gdzie pszczoła wygryziona, tam wszystko już jest zaczerwione. Miseczek żadnych nie ma. Czyli Hinderka nie ma na tą chwilę tendencji żadnej do kombinowania. Nawet nie ma miseczek testowych tutaj, z tego co widzę. Nie wiem, może to spowodowane siłą rodziny, że jednak jest opóźniona w rozwoju troszkę, o te 2 tygodnie. Dobra, tu jest ładnie wszystko poczerwione, dołożone jajka po obrysie na świeżo, miejsce wygryzionych komórek tak samo. Chodźcie tutaj, chodźcie się jeszcze. Dobra. No i tu jeszcze tych. Tutaj zaczęły się pieklić. Pieklą się, pieklą. Przez to, że mamy sytuację jaką mamy, brodę mam jak runcajs. A pszczoły brody nie lubią. Dobra, tu wszystko jest usiane jajkami. Aha, tą miseczkę musimy zlikwidować im jedną. Jakoś tu sobie świeżą nadbudowały. Ale nie jest podlana.
i wyciągamy węzeł, która była podłożona. Tak, węzeł jest usiana jajkami. Gdzieś matka musiała być w międzyczasie, bo nie przeszukiwałem jej dokładnie, ale dobra, tą ramkę odwrócimy, bo z jednej strony mamy poczerwione wszystko, a z drugiej strony matka też to odszczerwi. Dobra, układamy gniazdo. Te dwie ramki, co wyciągnęliśmy na górę z magazynem, zaraz przyjrzymy, czy tam nie ma matki, ale nie powinno być. Tu jest węza, susz i magazyn. Tutaj mamy duży magazyn. Raz. Dwa. Okej, korpus wraca, kratę kładziemy. Bardzo podobny rozwój do tej pszczoły. Etap rozwojowy. Goni. Ten słaby odkład goni. Z tej rodziny też nie robimy żadnego odkładu. Nie ma po co, jedna miseczka tylko, że nic się nie dzieje. Ciach. Kładziemy miodnie na górę. Zamykamy. O, słoneczko nam wyszło. Dobra, czyli co? Ta rodzina idzie do zamknięcia. Rozwój w dobrą stronę. Kombinacji nie ma. Zostaje tak jak jest. Więc przechodzimy do ostatniej rodziny. Tu jest Buckfast. Myślę, że tutaj pociągniemy jakieś odkłady. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. To jest nasza wieżyczka na trzy korpusy. Ok, jesteśmy przy Buckfastie, tutaj jestem, halo. Wieżyczka jest w wysokości do mojej głowy, więc musimy ją szybciej rozebrać, a później przestawimy kamerę trochę w dół, jeżeli dojdziemy do gniazda. Kiedy dojdziemy do gniazda, bo już musimy. Więc muszę tu trochę pszczoło odmuchać, bo nerwusy. Więc lecimy z Buckfastem, tak? Przygotujemy. Czekaj, agresorze. Ok, rozbieramy. Zobaczmy miodnię. O, miodnia jest doładowana. Nie będę jej otwierał, bo myślę, że tak jakieś 3/4. Szkoda czasu, bo chmura nas goni. Dobra, więc tak, przygotujemy sobie szybko ten korpus. Mamy czerw na wygryzieniu. Nie kupę matyczników już. Miseczek. Podlana. Dobra, więc tak, tą wyciągniemy do odkładu.
zostaje. Tutaj co tu mamy? Dobra, tu mamy ramę do odkładu. Ok. Dobra, nam się jeszcze jedna. Dobra, tu mamy czep na wygryzieniu. Czep na wygryzieniu. Drugą druga na wygryzieniu, tam jest trzecia, tak, z tego miało być jeszcze odkład. Dobra, zaraz wracam, przygotuję sobie jeszcze jeden korpus na odkład. Potem z tej strony sobie zrobiłem teraz, więc wylatujemy z czerwiem krytym do odkładu. Więc odkład zrobiony, w to miejsce ładujemy susz, czyli mamy dwa odkłady z bakwasta z górnego korpusu zrobione, tak to mniej więcej mieliśmy w kolejności. Ja tutaj wkładam ramki, suszem i gospodarują. Dobra, muszę skoczyć sobie po rameczki jeszcze, zaraz wracam. Ramki uzupełnione, więc stąd wyciągnęliśmy raz, dwa, trzy, sześć ramek. W to poszedł susz. Zaczął kropić deszcz, więc musimy szybko jeszcze tu przelecieć gniazdo. Słuchajcie, ja to zrobię inaczej. Sorry, zobaczycie jak ja to robię na pasiekach towarowych. Bo nie chcę denerwować pszczół. Tutaj mamy w miarę czysto. Tutaj w sumie nic nie mogły zrobić, bo to jest miodnia. Wędrujemy z tym na górę. I zaglądamy do gniazda. No niestety, czasami podczas deszczu trzeba robić. Wracam szybko, chowam się. Zobaczymy, czy tutaj coś nie kombinują. Potężny magazyn. Powinienem go wyłożyć do góry. Matki tutaj nigdzie nie ma. Po prostu tutaj nie ma gdzie czerwić. Dobra, tu jest zaczerwione. Ja ich tutaj nie widzę. Ok, dobra, to zostaje. To miejsce damy. Tu była węza,
wyciągnięta, zaczerwiona. Wiecie co ja zrobię? Ja dam, po prostu nie będę teraz już rozbierał, bo nie mam czasu, tylko szybko przeglądnę, czy matka tutaj czerwi. Nie będę przykładał, bo deszcz pada. Zresztą zaraz powinienem przejść. Tu jest druga węza zaczerwiona w całości. Z tego będziemy robić odkłady jeszcze, więc ja kratę przełożę na drugi korpus. Dam matce więcej miejsca do czerwienia. Tu jest piękna ramka czerwy na wygryzieniu. Także pszczoły przybędzie. Tutaj matyczników żadnych nie ma. Czekać. Damy kratę wyżej nad jeden korpus. U góry zostawimy jeden korpus i miodnie. Matyczników brak. Matyczników tu, matka śmiga, trzynastka. Zbieramy z powrotem. Czekaj. Tu jest bardzo ładna rama osłonowa. Tu z tej strony jest zaczerwiona. Tak, musimy matce dać więcej miejsca. Te gniazdo jest dosyć mocno doładowane. Atakują. Atakują. No jeszcze dwie rameczki. Jeszcze dwie ramki i składamy. Węza zalana w całości, czyli potężny magazyn zrobiony. Docelowo takie ramki bym wyciągał do góry, ale następnym razem je powyciągamy, bo no, dzisiaj jest pogoda, jest jaka jest, więc nie ma co tu grzebać. Tak zdecydowałem, że dzisiaj chcę tu zaglądnąć, bo zobaczcie, tu jest węza odbudowana. Tutaj macie pokazane, jak węza potrafi troszkę zjechać sobie. Gdzieś był wosk nie taki jak trzeba. I delikatnie w tym miejscu, widzicie, zjechała węza na dół, bo naładowało od razu na kropu. O, sorry. Na kropu. Albo była mocno pofałdowana, ale to no widzę, że ładnie tutaj komórki powyciągały, do góry powyciągały. Tutaj jakichś nawarstwień też nie ma, także będzie dobrze. Prostują sobie to bardzo. Dobra, układamy gniazdo, zamykamy, bo to szkoda męczyć. Pogoda jest kiepska. O dziwo, w bakwaście spokój. Nie ma miseczki, nic się nie dzieje. Miseczek żadnych nie produkują. Więc dobra, wracamy tym korpusem bez kraty. Damy matce pole do popisu na dwóch ramkach. Tutaj damy ten zapas na tył. Magazyn. Ułożymy do rozczerwienia. Niech sobie matka tutaj czerwi. Na to wędruje krata. I dopiero teraz podłożymy korpus. Oj, ale ciężki. Miodnia i miodnia na połówkę. Dobra, no to co? Dwa odkłady zrobione. Zamykamy bakwasta. I przejdźmy na szybko do podsumowania, chociaż teraz to już na spokojnie, tylko zaraz wracam, ja sobie ułożę te odkłady i zaraz do was wrócę. Dobra, jestem z powrotem, więc zróbmy szybkie podsumowanie. Włoszka, poszły dzisiaj dwa odkłady, siła rodziny jest jaka jest, miodnia załadowana na 100%, korpus górny
pełnowymiarowa ramka gniazdowa na połowę zalany miodem, czerw wyciągnięty, w to miejsce włożony susz. Krainka, zrobiony jeden odkład, miodne na połowę, korpus górny załadowany w 7 ramek praktycznie nektaru zasklepionego, ramki gniazdowe. Więc myślę, że jest przyzwoicie w miarę. Tu mamy dwie hinderki, odkładów nie było robionych z tego. Zostaje tak jak jest, miodnie są załadowane na połowę, dolne korpusy, tak na, znaczy drugie korpusy od dołu poza gniazdowym, te nad kratą są załadowane w 3/4, miód posklepiony i bakfast, rodzina na 3 korpusach i miodni, z tego zrobione 2 odkłady, czyli w górnym korpusie pod miodnią, trzeci od góry, były wyciągnięte ramki z czerwiem zamkniętym. W to miejsce poszły 6 ramek suszu. Jedna magazynowa przełożona z dołu do góry, resztę przeglądnięte, zostawione jak jest. Drugi korpus załadowany miodem. Ten ma około 4 ramek pełnego miodu niezasklepionego. Ten dolny ma pełny jest miodu, jeszcze niezasklepiona ramka gniazdowa i samo gniazdo. Więc sami widzicie, siła rodziny mniej więcej, to są odkłady czerwcowo-lipcowe zeszłoroczne. Myślę, że są dobrze wyprowadzone, z rzepaku wyciągnęły mi mniej więcej, załóżmy, że około 2,5 nadstawki miodu. Każda z tych rodzin, hinderki, też można powiedzieć, że wyciągnęły tyle, bo po pół jest naładowane, także myślę, że nie jest źle. Z tego zrobione jeszcze są teraz odkłady sztuk, raz, dwa, trzy, cztery, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 sztuk odkładów zrobiliśmy tak na szybko, żeby dać im trochę pracy, zluzować. Teraz mamy troszkę przestoju, zajmiemy się odkładami, zaraz podkarmimy je, żeby ładnie, one i tak dostały 2 ramki osłonowe, jeszcze zobaczę, ile mam w magazynie ramek osłonowych takich zeszłorocznych, bo może na razie syropu nie będę dawał, pootwierane mają komórki z miodem, więc niech z tego korzystają. To są 3 ramkowe odkłady, dosyć silne. W to pójdą matki i na tą chwilę tak zostawimy. I co tu jeszcze powiedzieć? Aha, no tak, łóżka, parę miseczek było, niepodlanych, usunięte. Krainka, to była operacja z kratą odgrodową, nie wiedzieliśmy, w którym miejscu mamy matkę i wyszło na nasze, czyli zamknęliśmy matkę w górnym korpusie. Matkę dzisiaj zrotowaliśmy korpus na dół i już wiemy, że matka jest pod kratą na dole, u góry krata zlikwidowana. Hinderki zostawiliśmy bez zmian praktycznie, przeglądnęliśmy gniazda, więc obydwie hinderki nie wykazują w ogóle chęci rojenia się. Może przez to, że są rodziny troszkę opóźnione, nie wiem, nie ma miseczek. Na tym była jedna miseczka, tylko na tej drugiej, tej słabszej rodzinie, o dziwo. Nie wiem, czy pszczoły podejmują powoli decyzję o wymianie tej matki, czy po prostu. No i bakfast. I troszeczkę je uspokoiliśmy, daliśmy im dużo pracy, węze dostały, także będą działać. Teraz tak samo dostały dużo suszu. Pszczoły jest bardzo dużo do wygryzienia, bo w każdym gnieździe praktycznie jest 10 ramek zaczerwionych od dechy do dechy. Więc teraz w przeciągu tygodnia, ten tydzień do końca będziemy mieli chłodny, przyszły tydzień ma być cieplejszy, więc myślę, że to wszystko się opoblatuje i tutaj trochę tam zaczną pracować nam te pszczoły. Dobrze, że na tą chwilę, no rzepak już nam się kończy, no dobrze, niedobrze, rzepak jeszcze mógłby bardzo ładnie nektarować, myślę, że jeszcze z 2 dni, 3 dni, a od 4 dni mamy zimno, więc uciekło nam trochę dni z tego rzepaku. No, nadstawki byłyby pełne i bez dyskusji. Na tą chwilę tak to wygląda. Więc widzicie, macie pełen podgląd. Można gospodarować spokojnie, bez żadnych nerwów, bez ścigania się tam z innymi pszczelarzami o sile rodziny. Te rodziny idą swoim trybem. Pokazuję wam, jak to jest. Oczywiście w odkładach za 2 dni, 3 dni, jako one się już usystematyzują, pójdą matki, później jak matki już zaczną mi czerwić, pójdzie leczenie i odkłady czekają sobie na swoją kolej, na swój tryb.
A my zajmiemy się tego. Myślę, że pod koniec miesiąca będziemy trzaskać kolejne odkłady, więc zobaczymy, może zrobimy dwuramkowe albo jednoramkowe odkłady. Pokażę Wam, jak się robi. Dzisiaj trochę kombinacji, bo pogoda jest jaka jest. Zależało mi na czasie, robię to w miarę szybko, żeby zdążyć. Cały czas coś wisi w powietrzu, nie wiadomo, czy to lunie, czy nie lunie. Ok, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli zawsze informacje, jak na nasz kanał trafia nowy film. Przypominam o naszym takim konkursie, który ogłosiliśmy, jednym z pierwszych filmów, czyli dobijamy do 500 subskrybentów, ja ich drukuję, losujemy 3 osoby, te 3 osoby wygrywają po jednej skrzyneczce narzędziowej, takiej narzędziówce jak stoi tam, to jest drewniana narzędzióweczka, ja używam ich na pasieki. Mogę ją dostosować do ramek wielkopolskich, Dadanta, na długość, jak to tam uważa. Więc tak, tak wyglądają te nasze daszki, które robiliśmy wczoraj, pokazywałem na filmie. Tutaj w tym miejscu macie link do tego filmu z daszkami. Te daszki poszerzane są, fajniejsze, dużo stabilniej się trzymają na ulu. Ładnie dociskają, zamykają ten ul i w ten sposób tworzą tutaj okap, żeby woda nam nie spływała. I tyle, ja posprzątam pasiekę, idę, obrobię dla Was film. Tam w wczorajszym filmie ktoś mi sugerował, że muzyka jest zbyt głośna i nie słychać mnie. Zgadza się, tam w jednym fragmencie ja po prostu nie wyciszyłem jednej muzyki, niechcący, sorry za to. Może tam nie było, bo dużo szczegółów, bo to było wyginanie blachy, ja tam tylko pokazywałem. To sam fragment możecie zobaczyć, jak robię te daszki podstawowe, te wąskie na filmie. Tutaj u nas się znajduje logo do tego filmu. Zobaczcie sobie w naszych playlistach, jeżeli chodzi o pracę z stolarni, takie zagadnienia techniczne. Będę się starał, żeby tej muzyki nie było. W tych filmach tutaj, gdzie ja opowiadam, dosyć dużo tej muzyki w odkładzie nie ma. Jeżeli chodzi o pracę na stolarni, tam troszkę wrzucam, żeby to urozmaicić ten film. Jeżeli nie chcecie tej muzyki w podkładzie, powiedzcie mi, ja jej nie będę wrzucał, jeżeli to komuś przeszkadza. Mi się wydawało, że to jest fajniejsze dla filmu, ale jeżeli Wam to przeszkadza, skomentujcie to i ja nie wrzucę już więcej muzyki. Tak naprawdę dla mnie to jest mniej pracy, bo ja nie muszę tego podgłaśniać, jakby wejść, zejść, zrobić z muzyką, więc dla mnie to będzie mniej pracy. Po prostu wrzucę film, obrobię kadry na gotowo i tak zostawię. Chyba, że się podoba, to zostawię. No, błędy się zdarzają. Ja nie jestem jakimś montażystą filmów, robię to po swojemu, we własnym zakresie, na oprogramowanie, które tam gdzieś posiadam i się nauczyłem obsługiwać. Myślę, że nie wychodzi to zupełnie najgorzej. Z biegiem czasu dojdziemy do wprawy. Nie przedłużamy filmu. Zapraszam do kolejnego. Zobaczymy, co to będzie. Może jakaś niespodzianka. Ja sprzątam pasiekę i idę montować film. Cześć!